it's all laid out for me. But I feel like I'm in love with the pain, fam, cause it's the same old story. Same old questions, what's your body count? Who are you linking before me? And I hope she don't ask me back, cause my life like an episode of Maury. I run out of excuses. The truth is I'm so cold, I'm so frozen. Too many times my heart has been broken. And I can't even do the fake love, there ain't no pretending. Thought that I found my partner in crime, my co-defendant. But it's like watching a film and you already know the ending. See me, I think too much. Try to keep it short and sweet, but I say too much. Now she wanna go. Witamy Państwa jak najserdeczniej na Mercedes-Benz Stadium w amerykańskiej Atlancie w stanie Georgia. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski, a dzisiejszy mecz skomentuję w znakomitym towarzystwie Jacka Laskowskiego. Już za chwilę kolejny w tym sezonie mecz w rozgrywkach Division Rivals. Już nie mogę doczekać się tego meczu. Tak, Darku, nie mogę się doczekać pierwszego gwizdka. Powinniśmy zobaczyć... Strzał na bramkę! Krótko do kolegi. Wycofują piłkę. Dobre podanie. Za chwilę może... Dobre, ofensywne wyjście. Piłka w siatce, a więc jest pierwszy gol. Szybko, doskonale weszli w mecz. Zobaczymy, czy pójdą teraz za ciosem. Sprytnie zwiódł obrońcę i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1-0. No, rzeczywiście kiepskie podanie. Przeciwnik nie musiał się trudzić, by przejąć piłkę. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Świetnie teraz ten Stegen. Gramy dalej. Nie będzie bramki. Jest spalony. No i strata piłki. Ronaldinho. Tracą piłkę. No, z tego miejsca można strzelać. Teraz na pewno! Co za obrona najwyższej klasy parada. Kevin De Bruyne z narożnika. No, mieli okazję, ale tu w bramce jest Ter Stegen. Centruje z rogu Kevin De Bruyne. Dobry, wysoko postawiony pressing. Piłka na dalszy słupek. Wybija piłkę i będzie rzut rożny. Zobaczmy w powtórce bramkę, po której prowadzą. Nie udało się wyjaśnić sytuacji, z tego wciąż coś może być. Tracą piłkę po tym podaniu. Nedved przy piłce. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Rozpoczynają kontratak. Zbyt czytelnie rozegrany ten szybki atak. Rywale przerwali akcję. Nedved. Pięknie go dostrzegł. Tak, to jest bramka, proszę Państwa. Niesamowite emocje na trybunach. You matter to me.
Witamy Państwa serdecznie z Donbas Areny w Doniecku, gdzie już niebawem zabrzmi pierwszy gwizdek. Ze stanowiska komentatorskiego witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Dziś kolejny mecz i kolejni rywale w tym sezonie zmagań Division Rivals. Mecz, Jacku, zapowiada się bardzo obiecująco. Trenerzy na pewno cieszą się z tego meczu towarzyskiego. To okazja do sprawdzenia niestandardowych rozwiązań, potencjalnie przydatnych w przyszłości. Genialne podanie. Messi. To był ważny odbiór. Spójrzmy na jedenastkę gospodarzy. Miejsce w bramce zajmie Manuel Neuer. W defensywie David Alaba wystąpi obok Marquinhosa. Marco Verratti oraz Thiago Alcantara zagrają w środku pola. Jako jedyny na szpicy zagra dzisiaj Memphis Depay. Sądzę, że Cristiano Ronaldo może odmienić losy każdego spotkania. Nie sądzisz? Tak, to się nazywa rozgrywający z prawdziwe... Przedarł się przez obronę. Okazja, ale przejmuje piłkę w polu karnym. A teraz skład gości. Na boisko wyjdą w standardowym 4-4-2 z pomocnikami grającymi w linii. Dwaj napastnicy powinni stanowić dostatek. Thiago! Bramkarz sięgnął piłkę. Brawa za tę interwencję. Ten strzał mógł zaskoczyć. To prawda, golkiper był gdzie być powinien i zrobił to, co do niego należało. Pewna obrona. Thiago Alcantara. No fauluje w takim miejscu. Będzie groźnie. Dobra pozycja do strzału. Nieraz już pokazywał, że potrafi stąd dobrze uderzyć. Czy da im prowadzenie? Piłka odbita od muru. Neymar. Nelson Semedo. Ronaldinho! Perisic. No i strata piłki. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo wciąż z piłką. Powinien szybko wybić teraz. Wybijają teraz do przodu. Perisic. Perisic. Thiago. To musi być gol! Dobra obrona! Teraz krótko z różnego do kolejki. Marco Verratti. Verratti! Tak! Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. W pełni zasłużone prowadzenie. Przez większość czasu zespół miał wyraźną przewagę. W końcu ją udokumentował. Tracą piłkę po tym podaniu. Ivan Perisic. Przy piłce jeszcze raz Depay. Otwiera się szans. Co za interwencja! Bramkarz teraz naprawdę uratował swój zespół przed utratą gola. Gdyby to wpadło, nikt nie mógłby go winić. Mocno zapunktował w oczach kibiców i trenera. Verratti. Pablo Sarabia. Ma piłkę przy nodze. Do kogo zagra? Świetna akcja w obronie. Wychodzą do kontrataku. Dobrze przesuwa się z piłką. I teraz świetna interwencja bramkarza. Marco Verratti. Thiago. Złe podanie Thiago i strata. Będzie okazja do kontry. Mbappé. Ronaldo przy piłce. Ależ bliski strzelenia gola. Aj, szkoda, gwizdek sędziego spalony. Thiago. Memphis Depay. Dobrze, udane czyste odebranie piłki. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem.
Piłka do Messiego. Dobra kontra, ale tym strzałem wrażenia na bramkarzu nie zrobił. No tak, strzał daleko od bramki, ale całą drużynę trzeba pochwalić za wypracowanie tej akcji. Popatrzmy, błąd bramkarza i mogą za to zapłacić. Pablo Sarabia, Marco Verratti. Di Maria może wykorzystać miejsce na skrzydle. Di Maria, Pablo Sarabia. To musi być gol! Niebywałe, no niebywałe, proszę Państwa. Kapitalnie to wyjął. Wyciągnął się jak struna przy tym strzale i uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Lionel Messi. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Ronaldinho. Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Messi. Ma miejsce, aby wrzucić w pole karne. Dobrze przerwana akcja na skrzydle. Davis. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Ma piłkę, co z tego wyniknie? Sarabia! Nie ma gola! Tak był teraz bliski szczęścia. Dobry pomysł, ładny plasowany strzał, ale jednak obok bramki. Kylian Mbappé. Będzie bramka! I wyrównanie! Teraz widowisko dopiero na wieży rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. I mamy wyrównanie w tym meczu. 1-1. The referee has indicated there will be a minimum. Wymanewrował obrońcę. Będzie dobra sytuacja. Dobra interwencja obrony. Lionel Messi. Do przerwy 1-1. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. Pokazał się z bardzo dobrej strony. Właśnie rozpoczęła się druga połowa. I strata piłki. Marquinhos. Di Maria. Marco Verratti. Di Maria na skrzydle ma dużo przestrzeni. Angel Di Maria. Sędzia stosuje przywilej korzyści. I bardzo słusznie. Dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Longle. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Thiago Alcantara. No, udało mu się uwolnić spod opieki. Thiago! Świetnie blokuje ten groźny strzał. I Puyol oddala niebezpieczeństwo. Thiago. Pablo Sarabia. Angel Di Maria. Marco Verratti. Verratti! Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Di Maria. I teraz Memphis Depay. Verratti. Verratti! Ależ interwencja, proszę Państwa. Myślę, że większość już widziała piłkę w bramce. Cały stadion złapał się za głowę. Brawa za tę obronę. Statystyka strzałów potwierdza nam to, co widzimy na boisku. Ciągle zagrażają bramce rywali. Czy będzie prowadzenie? Tak, jest gol, ależ tutaj się zrobiło ciekawie. To mógł być kluczowy moment spotkania. Teraz rywale będą musieli się przegrupować, zagrać zupełnie inną piłkę. Kylian Mbappé. Perisic. Pablo Sarabia. Interesująco zapowiada się ta akcja.
Angel Di Maria. Chyba będzie wrzucał. Celnie wycofują piłkę. Ależ gorąco, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wy... Cristiano Ronaldo, ładnie, prostopadłe zagranie. Ma sporo możliwości. Ach, szkoda, niestety... Nie ma bramki. Bardzo kiepski występ schodzącego zawodnika i stąd zapewne decyzja o zmianie. To prawda, nie da się ukryć, że nie dał dziś pokazu piłkarskiej wirtuozerii. Jasno tu widać, że mający przewagę gospodarze grają na utrzymanie wyniku. Zegar tyka i rywale mają coraz mniej czasu na odrobienie strat. To prawda, dla gości każda minuta jest cenna. Nie dziwne więc, że kibice dają upust swojej irytacji opóźnianiem gry przez gospodarzy. Di Maria. No i strata piłki. No i dobry może uderzać na bramkę. Było blisko, a jednak słupek, piłka wciąż w grze. No, mogą teraz skarcić rywali. Czy zdołają zagrozić bramkę? Świetnie minął teraz obronę. No jedna posterunka. Ależ ich teraz zaskoczyli. Po przyjęciu piłki od razu rzucili się do kontrataku i zdołali trafić do siatki. Ładna bramka. Oglądając powtórkę, można powiedzieć, że znakomicie wyczuł to i bezbłędnie wykorzystał. Tak, przeczuł niefortunną interwencję bramkarza i odpowiednio zareagował. Mamy wyrównanie i można powiedzieć, że mecz rozpoczyna się od początku. Robert Lewandowski. Di Maria może wykorzystać miejsce na skrzydle. Powinien grać w pole karne. Thiago. Memphis. Piłka. To musi być bramka. Ależ to wybronił. Co za interwencja, proszę państwa. Koledzy z zespołu są jego dłużnikami. Takie parady można oglądać bez końca. Wspaniale się zachował przy tym strzale. Marco Verratti. Angel Di Maria. Memphis Depay. Lewandowski. Mamy aut. Carles Puyol. Roberto Carlos. Dobrze, w sukurs idzie mu partner z drużyny. Ratuje sytuację, to było niebezpieczne. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Dużo celnych podań tego zawodnika, ale to akurat nas nie dziwi. Blisko pole karne, może strzelać. Ładny atak skrzydłem, no i może dośrodkowywać. Ivan Perisic! Bramkarz nie miał większych problemów z tym strzałem. Niewiele do końca. Spotkanie nadal pozostaje nierozstrzygnięte. Pablo Sarabia odgrywa do partnera. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Memphis Depay! Bramka! Udało się! Brawo! Taktyka zdała egzamin, a wysiłek nie poszedł na marne. Tym wysokim pressingiem zmusili rywali do błędu. No i ten błąd wykorzystali. Jest 3-2, no i oba zespoły będą teraz szaleńczo szukały kolejnych goli. Do końca meczu już tylko 7 minut. Wciąż Di Maria.
Ładna akcja skrzydłem, jest teraz szansa na dośrodkowanie. Thiago! No, mało zabrakło, a piłka uderzyła w słupek i wraca do gry. Gol, jest piłka w siatce, brawo! Fantastyczny występ, strzelił już trzecią bramkę. Ciekawe, czy zadowoli się hat-trickiem, odpocznie trochę, czy będzie strzelał dalej. No i strzelił kolejną bramkę, ależ ma dzisiaj dzień. Rzeczywiście każdy jego strzał kończy się dziś golem. Obrońcy muszą go lepiej pilnować. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. 4-2. Ostatnie 180 sekund przed nami. No, z tego miejsca można strzelać. Ach, miejsce na centrę. Pablo Sarabia. Wycofują piłkę. Dobre podanie. Bardzo niecelny strzał. Jeśli chcą podwyższyć prowadzenie, muszą lepiej nastawić swoje celowniki. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Franck Ribéry. To może być bramka kontaktowa. Jest, jest, bramka kontaktowa, wykrakałem, rywale w szoku, trzeba to wykorzystać, jeszcze... Koniec spotkania. Kibice biją mu brawo. Teraz krótko z różnego do kolejnego.